Dzień dobry, słychać. Dobrze, no to zaczynamy w takim razie. Dzień dobry Państwu, ja się nazywam Mikołaj Kruczyński, jestem koordynatorem Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców. Witam Państwa serdecznie na połączonym posiedzeniu Zespołu Roboczego do spraw telekomunikacji, którego jest to 10. posiedzenie, oraz Zespołu Roboczego do spraw opłat za korzystanie z praw autorskich oraz wynagrodzeń nadawców programów audiowizualnych, którego jest to 12. posiedzenie, a oba zespoły działają w Radzie Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców. Informuję Państwa, iż posiedzenie jest rejestrowane w zakresie obrazu i dźwięku, a nagrania są publikowane w mediach społecznościowych na kanałach Rzecznika. Poprzez udział w spotkaniu wyrażają Państwo zgodę na rozpowszechnianie Państwa wizerunku w taki właśnie sposób. W razie niewyrażenia tej zgody należy zgłosić stosowną informację przed rozpoczęciem posiedzenia i wyłączyć przesyłanie obrazu we własnym zakresie. Przedstawiam ze strony Biura Rzecznika, jest ze mną pani Małgorzata Podgórska-Paciorek, główny specjalista w Zespole Rady Przedsiębiorców, a z Wydziału Prawno-Legislacyjnego nie mamy nikogo dzisiaj. To poproszę Małgosiu, żebyś zechciała się skontaktować z Wydziałem Prawno-Legislacyjnym z pytaniem, dlaczego nikogo nie ma i żeby się ktoś włączył, tam pewnie pani Kamila Lęk będzie osobą do kontaktu w tej sprawie. Dobrze, to jest ta sprawa. Temat dzisiejszego spotkania to potrzeba nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji w zakresie dotyczącym audiowizualnych usług na żądanie oraz platform wideo. Dobrze, teraz tak. Widzę, że nie mamy dzisiaj, a przynajmniej ja nie widzę żadnego z przewodniczących, ani pana Pawła Wołocha, ani pana Karola Skupnia zespołów. No to w takim razie, kto z Państwa chce zabrać głos? Pytanie moje. Dzień dobry, skoro nie ma ochotników, to może ja rozpocznę. Bardzo proszę, panie Włodzimierzu. My szczerze mówiąc bardziej liczymy na to, że usłyszymy od Państwa, ponieważ ja pamiętam, że na ostatnim spotkaniu po przedstawieniu w ogóle sytuacji różnych argumentów dotyczących potencjalnej inicjatywy związanej z nowelizacją ustawy o radiofonii i telewizji, Państwo mieliście też dokonać jakiejś analizy wewnętrznie prawnej i wrócić do nas trochę z decyzją, bo taka była rekomendacja po ostatnim spotkaniu, żeby wystąpić z taką inicjatywą ewentualnie dotyczącą nowelizacji tej ustawy. I pamiętam, że chyba głównie Wydział Prawny miał takiej analizy dokonać i mieliście wrócić do nas ewentualnie, jak wy to widzicie i czy rzeczywiście rzecznik byłby skłonny z taką inicjatywą wystąpić. My w międzyczasie z naszej strony też przygotowaliśmy, czy zakończyliśmy właśnie przygotowanie takiego dokumentu, który analizuje dosyć dokładnie obecną sytuację i również to, jakie ewentualnie możliwości są cały czas po stronie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w ramach oczywiście obowiązującego prawa ustawy o radiofonii i telewizji, a które rzeczy, jeżeli chcielibyśmy zmienić sytuację i poluzować obowiązki, które z niej wynikają w stosunku do małych, średnich przedsiębiorców, głównie do tych małych przedsiębiorców, no to które wymagają rzeczywiście ustawy legislacyjnej i zmiany samej ustawy. I my ten dokument do pana rzecznika przesłaliśmy bodajże w ubiegłym tygodniu. Jeżeli coś Państwo mówicie, to macie wyłączony mikrofon, bo nie słyszymy nic. Oj, przepraszam, rzeczywiście wyłączyłem niechcący mikrofon. Bardzo przepraszam raz jeszcze. W takim razie dziękuję tutaj pani Małgosi za pomoc. Witam Grzegorza Gontarza, prawnika z Wydziału Prawno-Legislacyjnego Biura Rzecznika MŚP. No i zgodnie z tym, co pan Włodzimierz powiedział, tak to mi się też zgadza, że w notatkach mamy, iż na ostatnim posiedzeniu mówiliśmy o tym, że Wydział Prawno-Legislacyjny pracuje nad projektem nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji, jak również przygotowuje wystąpienie do prezesa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji odnośnie stosowania wykładni. Także bardzo bym prosił, Grzegorzu, o informacje o stanie prac. Więc
pracujemy zwłaszcza nad pismem do przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii. Z tym, że w piśmie będziemy chyba bardziej proponowali położenie nacisku na to, że obowiązki, które wprowadzono nowelizacją, no, zostały w ten sposób ujęte, że ich adresaci no, na pewno mają, czy mieli od początku trudności z tym, żeby zidentyfikować się jako zobowiązani do tych działań. Wydaje się, że to będzie, będzie właściwsza droga, żeby jednak zasygnalizować problem przewodniczącemu Krajowej Rady. Ponieważ ten pierwotny pomysł, by interpretować przepisy prounijnie, no chyba nie tak celnie tutaj by tą naszą sytuację mógł oddawać, bo my to identyfikujemy jako po prostu taką kwestię, że ci, którzy mieli się przykładowo zarejestrować w wykazie, no zostali tak ujęci poprzez to, że te usługi mają być na żądanie, które oni świadczą, a przecież w internecie to świadczenie tych usług jest zupełnie w ten sposób nienazywane i właściwie w obrocie przyjęło się, że na żądanie to są usługi na platformach telewizyjnych, ale za nie się wnosi opłatę i to jest to tak naprawdę żądanie. Nie wiem, czy Państwo się tutaj zgodzicie, że w ten sposób jakby no nie trafiono do adresatów i oni do tej pory często są nieświadomi, że te przepisy dotyczą te nowe. Jeśli mogę się włączyć tutaj i skomentować to, co Pan powiedział, to rzeczywiście no, największy problem zdecydowanie występuje po stronie podmiotów, które muszą podjąć decyzję, czy są zobowiązane do stosowania nowych obowiązków, czy nie. I właśnie jakby tutaj inicjatywa ze strony JAB Polska polega na tym, żeby pomóc skonstruować takie wytyczne, które będą doprecyzowywać obowiązujące przepisy, bądź ewentualnie takie zmieniać, żeby były one bardziej precyzyjne, bardziej jasne dla tych odbiorców. Jeśli chodzi o samą formę na żądanie, to właściwie chodzi raczej o możliwość wybioru przez odbiorcę usługi jej z katalogu, a nie jest to po prostu jakby odmienne od sytuacji, w której to nadawca decyduje o miejscu i czasie, tak? Czyli jeżeli mamy program telewizyjny, to wiadomo, że jakby nadawca tej usługi wskazuje, o której godziny jest tam, nie wiem, program newsowy, kiedy jest jakiś film, a kiedy jest jakiś serial. Natomiast platformy różnego rodzaju, czy to takie typowe platformy streamingowe za opłatą, czy również takie usługi, które są nieodpłatne dla użytkownika końcowego, po prostu udostępniają katalogi i to ten ostateczny odbiorca decyduje o tym, kiedy i co ogląda, tak? Czyli właściwie tutaj to medium, można powiedzieć, czy ono jest odpłatne, czy nieodpłatne, jest drugorzędne, natomiast istotne jest to, że istnieje katalog, z którego odbiorca może te treści po prostu samodzielnie wybrać. Jasne. No bo z tego, co my zorientowaliśmy się, oczywiście to, co Pani powiedziała, to no, tak literalnie do tego dojdziemy, tylko że przez lata no, jednak odbiorcy, czy nawet teraz twórcy tych treści, no są jednak przyzwyczajeni do działania tego pojęcia no, w oparciu o telewizję, która latami te swoje usługi na żądania tak definiowała, że to właśnie na tych platformach za pomocą dekoderów można sobie było na żądanie no, dokupić właśnie z tego katalogu różnych wideo no, kolejny jakiś film, który nie był jakby nadawany w sposób ciągły jak inne programy telewizyjne. No, przy YouTubie nie ma takiego poczucia, że ktoś coś robi na żądanie, naszym zdaniem, no bo to przecież jest coś na zasadzie włączenia telewizora i tu to, że no, no nie ma tego punktu czy momentu, w którym odbiorca sobie dodaje, tak identyfikuje, że on coś tu robi na żądanie. To jest dla niego normalne, że on sobie w internecie włącza to czy tamto i jakieś dodatkowe żądanie to raczej byśmy identyfikowali z jakimś zdekodowaniem czy wniesieniem opłaty. To jest dopiero jakieś żądanie, bo to jest na co dzień korzystanie z YouTube'a, to się nawet przez świadomość nie przechodzi.
przedostaje, że coś ktoś czegoś żąda, wchodząc do internetu. To znaczy jakby, przyznam się, że nie analizowaliśmy tego pod tym kątem, jest to dosyć... Dla nas tego obowiązku, tej usługi. To my tylko zwracamy tę uwagę na taką specyfikę, która wynika z tego, że na tym przykładowym YouTubie te kanały działają w bardzo różny sposób. To znaczy odbiór może być prowadzony na dwa sposoby. To znaczy jako użytkownik odpalam platformę i algorytmy dostosowują, powiedzmy, jakiś content, który jest mi pokazywany. I rzeczywiście, tak jak pan zwrócił uwagę, on może wręcz w jakiś sposób ciągle się wyświetlać, jeden za drugim, powiedzmy, filmikiem. Ja jako użytkownik nie decyduję ani o kolejności, ani o wyborze, tak? Robi to za mnie algorytm. Natomiast mamy jeszcze tą drugą stronę, to znaczy ja jako bardziej świadomy użytkownik tej platformy mogę śledzić bądź korzystać z konkretnych kanałów, czyli wchodzić w usługę, można powiedzieć, takiego użytkownika, który z kolei załadowuje te filmiki na swój kanał, tak? Więc jeżeli ja jestem zainteresowana konkretną tematyką, na przykład jakiegoś influencera, bądź na przykład kogoś, kto prowadzi szkolenia, no to śledzę jego kanał i na przykład z takiego katalogu wybieram. I tutaj właśnie pytanie jest, czy ten katalog prowadzony przez takiego właściciela kanału nie zbliża się pojęciowo na gruncie ustawy do typowej platformy VOD? No zgadza się, ale to się jakoś do świadomości jakoś nie przebija, no bo to VOD to jednak jest to dodatkowa, no tak jak mówię, utrwalone jest jednak takie rozumienie, że to żądanie, no właściwie żądaniem to jest nawet i włączenie telewizora, że sobie będziemy oglądali telewizor, no ten dodatek dla odbiorcy czy adresata ustawy przeciętnego, no to jest trudny do zdeszyfrowania, co to właściwie może znaczyć. No, my z tego punktu byśmy proponowali i właśnie tutaj jakby przekazać, że no przecież ci różni youtuberzy tak naprawdę często wychodzą z tego założenia, że oni nawet nie świadczą usług, oni się jakby dzielą swoją wiedzą, zainteresowaniami, to się często nie przebija jakby ta tutaj regulacja, że to jest adresowana właśnie do niektórych youtuberów. Widzę, że pan Paweł Wołoch się zgłasza do głosu już od jakiegoś czasu, także dajmy mu szansę. Dzień dobry jeszcze raz. To znaczy, ja powiem tak, ani z panem mecenasem Grzegorzem, ani z panią Agnieszką Kacz tak nie do końca bym się zgodził. Po pierwsze, tu nie chodzi, my możemy sobie oczywiście operować, co tam jest w świadomości youtubera, czy w świadomości odbiorcy, jeżeli ustawodawca by nam nie dawał definicji legalnych. Czasem ustawodawca jednoznacznie w artykule 4, w punkt 6a daje nam definicję audiowizualnej usługi medialnej na żądanie, a w artykule 4 punkt 8a publicznego udostępniania audiowizualnej usługi medialnej na żądanie. No i z tych zestawienia tych przepisów po pierwsze wynika, że ta osoba, która udostępnia tą usługę medialną na żądanie, robi to w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. To nieważne, kto mu płaci. To nie o to chodzi, że ja sobie wybieram program i płacę, bo może być tak, że ja nie płacę, ale on na przykład ma przychody z tytułu reklam, tak? Na tym YouTubie udostępnianych i dla niego jest to działalność gospodarcza, spełnia definicję działalności gospodarczej w rozumieniu prawa przedsiębiorców. Działalność jest nakierowana na osiągnięcie zysku, bo nie robi tego charytatywnie, w związku z tym on będzie wtedy pod to podpadał, no, czyli muszą się być to w ramach działalności gospodarczej. Dwa, odbiorca odbiera to na podstawie katalogu, który ten YouTuber przykładowy ustalił. I trzecia kwestia, ma to polegać na publicznym udostępnianiu tych audycji audiowizualnych, przez co ustawodawca rozumie, i dlatego tu się znowu z panią Agnieszką nie do końca zgodzę, przez co ustawodawca rozumie, że jest to usługa na żądanie, publiczne udostępnianie audiowizualnej usługi medialnej na żądanie jest jej świadczeniem w sposób umożliwiający ogółowi użytkowników w wybranym przez nich momencie i na ich życzenie odbiór wybranej przez nich audycji z katalogu udostępnianego w ramach takiej usługi. Czyli te wszystkie wymogi muszą zostać łącznie spełnione. Działalność gospodarcza to po pierwsze, czyli działalność nastawiona na zysk, zapewniam katalog, a jako odbiorca dana osoba, pan Jaś, pani Zosia,
decyduje. Dzisiaj wchodzę na tego youtubera, powiedzmy tam, nie wiem, pana Okrasę i będę się zapoznawać z jego przepisami, które on kulinarnymi udostępnia, tak? Czyli ja decyduję, w tym momencie wchodzę, odpalam, czyli to żądanie, panie Grzegorzu, no niestety pojawia się, to życzenie, no ustawodawca tutaj mówi, wybieram moment i życzę sobie, żeby mieć dostęp do tej usługi, która jest w katalogu. A to nie musi być usługa, która idzie na żywo. Ona może być sprzed 5 lat, prawda? Ale ponieważ pan Okrasa dalej ma tego YouTube'a, dalej ma ten katalog, to ja wchodzę i wybieram. A to, czy on mi każe za to płacić, jak na przykład mamy usługę w telewizji kablowej i jest rzeczywiście usługa medialna na żądanie, w sensie VOD, prawda? Czy to będzie, i wtedy ja płacę, okej, ja wybieram, tam mam cenę podaną, powiedzmy 15 zł za film X, prawda? Potem sobie puszczam przelew, bo to nie jest tak, że muszę już zapłacić, żeby mi się pojawiło. Ta forma, o której mówię, to jest przy telewizji szpitalnej, że rzeczywiście taki pacjent na łóżku, jak nie rzuci przysłowiowej piątki, to nie obejrzy sobie programu telewizyjnego, ale to nie jest ta usługa w tym przypadku. No więc po prostu ja sobie wybieram, a na przykład ten przykładowy pan Okrasa otrzymuje pieniądze od reklamodawców, bo on tam reklamuje cukier, sól, pieprz, nie wiem, jakieś goździki i inne tego typu przyprawy, prawda? I oni mu płacą za to, a nie ten odbiorca. To nie jest ważne, że odbiorca ma zapłacić, ale te trzy elementy muszą być łącznie spełnione. No i wtedy, chcąc, nie chcąc, ten youtuber jest uznawany za prowadzącego działalność gospodarczą, ale tu też musimy, panie Mikołaju i panie Grzegorzu, uczulić się na jedną rzecz. Mamy jeszcze tak zwaną działalność, do której się nie stosuje przepisów prawa przedsiębiorców. Jest to ta działalność o określonej wartości osiąganej w skali roku. Jeśli jej ta osoba nie przekroczy, to mimo spełnienia wymogów definicji działalności gospodarczej nie będzie uznana przez ustawodawcę za działalność gospodarczą i ta osoba wtedy rzeczywiście nie będzie zobowiązana do dokonania przedmiotowego zgłoszenia. Także bym prosił, żebyśmy no tutaj nie wychodzili na jakieś to, co sobie myśli pan Okrasa jako youtuber, to, co sobie myśli pan Jaś, który odpala, czy pani Zosia, przepis kulinarny pana Okrasy sprzed 5 lat, jak gotować fasolę po bretońsku, tylko po prostu to nie, mamy definicje legalne i musimy ich przestrzegać. I tu jest problem, w tych definicjach. Że one są i one nam kwalifikują. Albo ten youtuber, czy inna osoba wpadnie, albo nie wpadnie w ten obowiązek zgłoszenia. Właśnie zgłoszenia, bo jest to praktycznie pewna forma działalności regulowanej, prawda? Panie prezesie, jeśli można. No ja przyjmuję, że dla nas jako prawników właśnie to jest raczej prostsza sprawa, bo wiem, że pan prezes też jest radcą prawnym, ale właśnie no, ta ilość firm, które się nie zarejestrowały, jednak my przeczuwamy, że to jednak wynika z tego, że ta kwestia no jednak jakoś się nie przebiła zbyt szybko do powszechnej świadomości. No ale to, czy się ona przebiła, czy nie, to jest, panie Grzegorzu, bez znaczenia, bo jak przewodniczący Krajowej Rady ruszy z akcją wymierzania kar, to no, wtedy będzie rzeczywisty problem. Ale właśnie my chcemy poprosić, żeby tego z tego względu nie robił, bo nawet ten inicjujący taki e-mail jakby świadczył o tym, no, że no jest jakieś takie, jest trudność z rozstrzygnięciem, czy ja podlegam, czy nie podlegam. Jest to wbrew pozorom nie jest takie chyba jednoznaczne czy proste do odbioru są te zapisy i wydaje mi się, że tutaj właśnie na tej zasadzie powinniśmy się zwrócić do przewodniczącego Krajowej Rady. No bo też ma takie możliwości, żeby tę karę miarkować lub wręcz nie wymierzać ze względu na przepisy kodeksu postępowania administracyjnego, gdzie można no to te kary administracyjne miarkować, więc my byśmy raczej proponowali taką drogą pójść. No, przepisów, które całkiem niedawno weszły w życie w tym zakresie, no nie jest tak łatwo wnioskować, żeby po krótkim okresie zmieniać, ale tak jak tutaj państwo sugerowaliście, no trzeba
być może z tą Krajową Radą Radiofonii taki dialog i współpracę podjąć, żeby no, na podstawie tych przepisów no, ludziom się krzywda po prostu nie stała. Jakoś tak chcemy do tego podejść. Ja bym chciał jeszcze dodać, jeśli można, jedną kwestię, no bo ja się z intencją zgadzam, tą, którą pan, panie mecenasie Grzegorzu, przedstawił. Natomiast no niestety od lat, no bo już dość długo wykonuję zawód radcy prawnego, jest jednak linia ukształtowana na przykład do orzecznictwa Sądu Najwyższego i NSA później po zmianie tam właściwości sądów czy sądów administracyjnych w sprawach podatkowych, że to, czy dana działalność przykładowo podlega opodatkowaniu, to jest zależna od spełnienia przez nią ściśle określonych wymogów prawnych zakreślonych, więc nie ma tłumaczenia, że podatnik na przykład miał wątpliwość prawną, czy on może, czy nie może, czy powinien płacić, czy nie. To w tym momencie ma drogę wystąpienia o interpretację podatkową do organu podatkowego, tak? No i to samo tu. No tutaj co prawda przewodniczący Krajowej Rady nie ma wprost w ustawie wpisanej kompetencji do wydawania interpretacji. My możemy bardziej iść przez tą drogę objaśnień prawnych, o które rzecznik małych i średnich przedsiębiorców może się zwrócić do organu stosującego prawo w oparciu o ustawę Prawo Przedsiębiorców, no bo sami przedsiębiorcy raczej by się nie mogli zgłosić z takim zapytaniem. Ale ta linia orzecznicza szła też w tym kierunku, że jak były wątpliwości, czy dany podmiot prowadzi, czy nie prowadzi działalność gospodarczą, no to sądy administracyjne i Sąd Najwyższy swego czasu wyjaśniały nie raz, nie dwa, że nie ma znaczenia nawet to, czy ten podmiot jest wpisany jeszcze do dawnej ewidencji działalności gospodarczej, do CIDG później, czy do KRS-u, ponieważ to nie jest istotne. Ważne jest, czy dana działalność, którą w rzeczywistości wykonuje, spełnia znamiona prowadzenia działalności gospodarczej, czy nie. Tu mamy szerzej, bo musimy wziąć pod uwagę, czy jest to działalność gospodarcza, ale i czy spełnione są pozostałe dwie przesłanki. No jak one są spełnione, no to trzeba płacić. Więc ja bym tutaj był zwolennikiem, jeśli już, żebyśmy wystąpili o udzielenie objaśnień prawnych przez przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w trybie ustawy Prawo Przedsiębiorców, no i w trybie oczywiście ustawy o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców, bo tam takie uprawnienie jest. I już kilkakrotnie, znaczy wielokrotnie pan rzecznik korzystał z tej drogi o udzielenie objaśnień prawnych, no i wtedy będziemy mieli prostą drogę, no bo sam podmiot, który prowadzi działalność, no nie ma takiej mocy, żeby wystąpić do przewodniczącego Krajowej Rady, żeby on był zmuszony udzielić mu odpowiedzi. To już byłoby zależało od dobrej woli przewodniczącego Witolda Kołodziejskiego pytanie o moc prawną takiej odpowiedzi. Dlatego bardziej bym szedł w kierunku objaśnień prawnych, żebyśmy o nie wystąpili. Znaczy no bo, my, no pan rzecznik oczywiście. No my z kolei bardziej tutaj do pana rzecznika. Staramy się jednak tej pierwotnej koncepcji trzymać, tylko już jakby no te punkty, w które chcielibyśmy uderzyć, dopracowujemy. No pierwotną koncepcją było jednak to, żeby Rada Radiofonii te przepisy, które są, jednak interpretowała w sposób korzystny, czy nazwiemy to w sposób proeuropejski, czy no, to nieszczęśliwe nazewnictwo tych usług, no jakoś tutaj w tym kierunku chcemy to pismo sformułować i chyba tu do tego zmierzamy wszyscy, jak mniej więcej rozumiem nawet z Państwa wypowiedzi. Może jakieś takie punkty nam się w pełni nie zgadzają tego, o czym mówimy, ale myślę, że intencja nasza jest taka, żeby te przepisy, które są na wstępie, spróbować stosować w sposób no, nieinwazyjny, a z poprzedniego spotkania też pamiętam, że kolejnym krokiem w zależności od odpowiedzi, no to miało być między innymi prośba ewentualnie o zmianę no, tych niektórych najbardziej nieszczęśliwych zapisów. Tu nawet pan prezes no, obszerne pismo przesłał jakby szczegółowo wytykając no, no, już takie no, uciążliwości polegające na wielokrotnym powtarzaniu jakichś swoich danych czy przy składaniu sprawozdań jakichś w postaci PIT-ów zbyt obszernych.
No i myślę, że tak może tutaj byśmy, jeśli chodzi o ten punkt, mimo wszystko zmierzali. No my jakby tutaj pracując w wydziale bardziej doprecyzowaliśmy taki punkt, czy doprecyzowujemy takie punkty, w których naszym zdaniem no, ten nasz wniosek ma szansę jakoś bardziej przekonać przewodniczącego Rady, bo no może tych dwóch argumentów ostatecznie użyjemy, że i też to prounijne stosowanie przepisów, ale szczerze mówiąc, tak gdy dokładnie analizujemy, to tego luzu tam aż tak dużo nie ma. No, może Państwo jeszcze gdzieś te miejsca bardziej zechcecie określić nawet teraz w rozmowie, bo Pan Prezes jakby wskazywał na ten punkt to publiczne czy powszechne udostępnianie, ale to wbrew pozorom to w podtekście tak nie całkiem tutaj jak analizujemy aż takie jednoznaczne, no powiedzmy póki co by nie było, więc no wszelkich tutaj argumentów poszukujemy. Czy ja mogę się w takim razie odnieść, bo tutaj się proszę, zgłaszałam. Bardzo, dziękuję. Jeśli chodzi, odnosząc się tutaj tego, co powiedział Pan Paweł Wołoch, to właśnie taką listę tych wszystkich przesłanek, które Pan wymienił, a ich jest dokładnie 5, które wynikają rzeczywiście z tej ustawy o radiofonii i telewizji, tutaj zarówno chodzi o cel dostarczania audycji, jak i to, że jest to oczywiście w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, że musi znajdować się katalog, musi mieć charakter publiczny oraz ten, kto dostarcza tą usługę, musi ponosić odpowiedzialność redakcyjną za tę audycję. I w piśmie, które zostało Państwu dostarczone, nie wiem, czy Państwo mieliście po prostu już czas z nim zapoznać, my właśnie staraliśmy się każdy z tych przesłanek rozbić po prostu na takie podpunkty i wyjaśnić, gdzie właśnie występują te problemy interpretacyjne. I chciałam też podkreślić, że to nie są tylko problemy interpretacyjne, które występują na gruncie ustawy polskiej, która implementuje dyrektywę, ale występują tak samo w innych krajach. I wszystkie właściwie państwa członkowskie, które implementują tą dyrektywę, zwracają uwagę na te same problemy. I to, o czym mówimy tutaj też w odniesieniu do tego, że pewne przekonanie o tym, czym jest VOD, gdzieś tam się ukonstruowało we świadomości społecznej, też jest oczywiście jak najbardziej uzasadnione, dlatego że pod rządami dyrektywy z 2010 roku tam pojawiała się taka przesłanka tak zwanego TV Live, czyli podobnego kontentu do tego, co możemy oglądać w telewizji. Ona w tej dyrektywie z 2018 roku została wykreślona wprost z dyrektywy i dopuszcza tak naprawdę wszelkie inne krótkie filmy wideo, które nie muszą już być konkurencyjne wobec treści, które oglądamy w telewizji. Czyli dopóki rzeczywiście mówiliśmy o tym, że taka usługa VOD konkuruje z filmami, serialami, audycjami telewizyjnymi, to rzeczywiście to przekonanie, o którym tutaj mówiliśmy, miało uzasadnienie. Natomiast ta dyrektywa, która została tak naprawdę wdrożona, uchwalona 4 lata temu, bo to był rok 2018, to zmienia i dlatego też to ustawodawstwo krajowe wszystkich państw członkowskich musiało pójść również w tym kierunku. I stąd powstał problem, że nagle ten zakres definicyjny usługi VOD zrobił się bardzo duży, bardzo obszerny, to jest taki worek. No i jest to tak samo problematyczne ze względu na tych podmioty, które muszą się rejestrować, jak i na możliwości Krajowej Rady, która ma te podmioty kontrolować i nadzorować. Dlatego, że jeżeli spojrzymy na tą bardzo ogólną definicję i wrzucimy tam wszystkich właśnie tych YouTuberów, to się okaże, że to jest ile, nie pamiętam Magda, poprawnie, 40 tysięcy profili na samym kanale YouTube, a mówimy tutaj również o innych platformach, plus oczywiście o standardowych usługach VOD na takich, które są jednocześnie prowadzone przez nadawców telewizyjnych. W związku z tym jakby sprowadzenie tego do rejestru, sprawdzenie wszystkich raportów, które będą z tego wynikać, po prostu dla Krajowej Rady może być trudne do przerobienia ze względów po prostu zwyczajnych, formalnych i, że tak powiem, praktycznych. Także my byśmy tutaj optowali dokładnie tak, jak rozmawiamy o tym, żeby doprecyzować te przesłanki, które już są w ustawie. To znaczy właśnie to, co mówimy o działalności gospodarczej, oczywiście, że odnosimy się do ustawy Prawo Przedsiębiorców. Mówimy tu o zorganizowaniu, o ciągłości, o pewnym pułapie oczywiście, który może zostać przekroczony. Natomiast w naszej ocenie, no to znowu, co oznacza ciągłość? To znaczy, jeżeli publikuję jeden filmik na miesiąc, to utrzymuje ciągłość, bo sprawdzamy to w skali kwartału, roku, 3 lat. Co oznacza ciągłość w tym zakresie? No tutaj tego typu rzeczy pojawiają się, które z takiej ogólnej perspektywy wydają nam się oczywiste. No, prowadzisz Pan działalność, no to proszę się zarejestrować. Natomiast no, okazuje się, że rozbijając to na części pierwsze, nie jest to dla każdej osoby takie oczywiste, szczególnie dla
właściciela kanału, który bardzo często jest jeszcze bardzo młodą, niedoświadczoną w prowadzeniu biznesu osobą. I dla niej takie sprawdzenie się, czy podpada pod ustawę, czy nie, naprawdę jest problematyczne, więc jakiekolwiek wytyczne ze strony Krajowej Rady bądź jakichś właśnie stowarzyszeń przedsiębiorców będą pomocne w tym, żeby on po prostu mógł spełnić te obowiązki, do których jest zobowiązany. A to, że tego nie robi, wcale nie musi być jego złą wolą. Dla niego po prostu jest to w jakiś sposób niezrozumiałe. Dziękuję. Dziękuję. No to na czym stanęliśmy w takim razie? Piszemy to pismo jednak, żeby ta nasza rada jednak w sposób taki możliwie nieinwazyjny dla przedsiębiorców te przepisy stosowała póki co. No, tutaj pan prezes zaproponował zmiany legislacyjne, ewentualnie interpretację przepisów. Mnie się wydaje, że jeśli chodzi o objaśnienia, to tutaj troszeczkę jest mniejsze pole na to, z tego względu, że mówimy o przepisach unijnych. No nie wiem, na ile tu punkt zaczepienia będzie dobry w takim przypadku, no bo nasz organ no nie za bardzo może te unijne przepisy zinterpretować, co najwyżej na naszej ustawy, prawda? Więc no to jeszcze... Interpretować to może. No może, ale nie za bardzo wiążąco, jeśli chodzi o unijne przepisy, więc no wydaje mi się, że tutaj, jeżeli tutaj pan prezes i przewodniczący no jakby troszeczkę potwierdza tę drogę, na którą my tutaj byśmy zwrócili uwagę, to chyba byśmy w tym kierunku na początek zmierzali w tym piśmie do przewodniczącego rady. No i na pewno działania państwa takie, no, o których do tej pory była mowa, bo przecież spotykacie się państwo branżowo i tam naciskacie na te właściwe rozwiązania czy właściwe podejście. Jakoś tak ten grunt musimy przygotować. No, czy państwo to akceptujecie, taki tryb, to pismo? No, mi się wydaje, że no, spróbujmy czegokolwiek, dlatego że sytuacja, jak wiemy, dla przedsiębiorców jest bardzo trudna, w związku z tym no, trzeba im spróbować pomóc. Ale ogromne, potencjalne. Jeżeli to jest na pewno szybsza droga, tak, o której państwo mówicie, no bo droga legislacyjna będzie trwała, to jest oczywiste, prawda? No, nowelizacja ustawy to zajmie wiele miesięcy w najlepszym wypadku, więc jeżeli udałoby to się zrobić szybciej, no to okej. My co prawda nie mamy jakiejś wielkiej wiary w to, dlatego że my już rozmawialiśmy z Krajową Radą na ten temat i oni niestety tłumaczą, że oni mają trochę związane ręce, no bo obowiązujące prawo trochę im nie pozwala na pewne rzeczy, no bo oni są związani ustawą. Zresztą z podobnym zapytaniem do nich się zwrócił Rzecznik Praw Obywatelskich. Nie wiem, czy państwo śledziliście ten temat gdzieś tam w marcu, mniej więcej miesiąc temu, i przewodniczący Kołodziejski odpowiedział też i na stronie rzecznika, ja nawet mogę tu link, jeżeli państwo jeszcze tego nie widzieliście, jest ta odpowiedź też opublikowana ze strony Krajowej Rady i ona też no nie jest jakoś super pomocna, tak, bo ona nie rozwiązuje, ona wyjaśnia parę rzeczy, ale ciągle nie rozwiązuje tego problemu czy problemów, o których my tutaj rozmawiamy. I my też staraliśmy się różnymi analizami naszymi wewnętrznymi prawnymi pomóc trochę Krajowej Radzie, żeby też wskazać pewne kwestie, gdzie możemy ewentualnie mówić o tym, żeby jakieś przepisy w taki czy inny sposób interpretować, ale nie jest to niestety takie łatwe i dlatego doszliśmy do wniosku, że chyba jedyną naprawdę skuteczną drogą będzie rzeczywiście nowelizacja ustawy o radiofonii i telewizji. Ale naturalnie, jeżeli będą być może naciski ze strony różnych urzędów i będzie taki dialog prowadzony z kilkoma urzędami, no to może faktycznie udałoby się jakoś ten temat inaczej rozwiązać. No może Krajowa Rada rzeczywiście jakoś no będzie w stanie wydać pewnego rodzaju wytyczne, może w porozumieniu nawet z innymi urzędami czy z organizacjami przedsiębiorców, które by te tematy przynajmniej w jakimś dużym zakresie pomogły nam rozwiązać, nie wybierając tej ścieżki legislacyjnej, tak? No bo na pewno plus tej ścieżki, o której państwo mówicie, którą proponujecie, jest taki, że ona jest dużo szybsza. Tak, jeżeli by się to udało zrobić, no to możemy mieć tutaj rozwiązanie w ciągu prawie że tygodni tak naprawdę, a jak pójdziemy w kierunku legislacyjnym, to mówimy o na pewno wielu miesiącach. Dobrze, no to w takim razie, skoro szybsze, no to działajmy, tak? To róbmy i zobaczmy, co potem dalej z tego wyniknie. Pan Paweł Wołoch jeszcze chciał coś dodać w tej kwestii? Tak, panie Mikołaju, bo jeszcze tak jak patrzę na artykuł 33 Prawa Przedsiębiorców w związku właśnie z dziewiątką ustawy o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców, no to w zasadzie to jakbyśmy się zwracali
bo na razie wiem, jeszcze nie pójdziemy tą drogą, ale gdybyśmy się zwracali o objaśnienia prawne, no to bardziej by ona musiała iść jednak do ministra kultury i dziedzictwa narodowego, a nie do samej Krajowej Rady. No bo Krajowa Rada nie jest organem upoważnionym do opracowywania i przedkładania Radzie Ministrów projektów aktów prawnych, więc pozostaje wniosek do właściwego ministra, czyli właśnie ministra kultury, który ma odpowiedni departament zajmujący się właśnie prawem mediów, stworzony. Notabene całkiem niedawno zmieniono statut Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i to, czym się zajmował dawniej jeden Departament Własności Intelektualnej i Mediów, w tym momencie zajmują się dwa różne. I przykładowo prawem autorskim filmem się zajmuje jeden, a Departament tam Twórczości Kreatywnej i Mediów zajmuje się właśnie ustawą medialną. Także tam są wyspecjalizowane osoby, jednostki, no ale panie Mikołaju, doskonale z naszego zespołu, gdzie jestem przewodniczącym, pan wie, jakie odpowiedzi otrzymywaliśmy z Ministerstwa Kultury w sprawach prawnoautorskich. Boję się, że to byłoby bardzo podobnie. I dokładnie tak, jak mówi pan prezes Włodzimierz Schmidt, byłaby odpowiedź, no tak, ministerstwo też ma związane ręce, wiąże nas dyrektywa z 2018, zmieniająca dyrektywę z 2010 roku. No i my tutaj niewiele możemy, no i trzeba stosować, pewnie byłaby odpowiedź, takie prawo, jakie jest. No więc może rzeczywiście lepiej będzie jeszcze chwilę odczekać z wnioskiem o objaśnienia prawne, spróbować zasugerować rozwiązania, no jak interpretować te przepisy, w czym jest problem, co w związku z tym organy, minister, czy też właśnie Krajowa Rada na ten temat, a na sam koniec zostawić sobie ścieżkę legislacyjną, no bo to na poprzednim posiedzeniu połączonym obu zespołów, to samo mówiliśmy, że legislacja na samym końcu, jeśli ma być wdrożona. Dobrze, no to w takim razie wiemy, co mamy robić, tak, i działamy. Dziękuję bardzo. Czy my jakieś kolejne posiedzenie umawiamy, panie prezesie Pawle? To znaczy, panie Mikołaju, no bo to jest tak. Ja w tym niedawnym moim piśmie z początku kwietnia kierowanym na ręce pana rzecznika i pana osoby prosiłem, żeby, ale to już są inne zagadnienia, o trzy posiedzenia, nie mówię o tym, co dzisiaj omawiamy, no zostało to rozesłane jakby do połączonych zespołów parę dni temu w związku z dzisiejszym posiedzeniem. Także nie wiem, jak byśmy to robili, czy to by poszło też z połączonymi zespołami, bo nie da się ukryć, że te zagadnienia no, w zasadzie pod oba zespoły podpadają mimo wszystko. Co prawda Karol nas, nie wiem dlaczego, nie dołączył ani dzisiaj, ani poprzednio, ale to jest sprawa w zasadzie dla obu zespołów. Także, ale na razie my się zajmujemy tym tematem, a to, co było w piśmie z lutego, to, co wnosił Wojciech Szymczak, przesłał do nas w związku ze stanowiskiem Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej, czyli właśnie kwestia interwencji rzecznika w postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych na etapie NSA lub WSA, zależy od sprawy dotyczące zakresu zezwoleń OZZ-ów. To jest drugi temat. No i trzeci temat, no to właśnie to, co myśmy wnosili w piśmie z lutego, no i kwestia umów między nadawcami a operatorami kablowymi, ale to są na osobne posiedzenia. Natomiast myślę, że na razie w tej sprawie powinniśmy mówić jakiś temat, no i od pana uznania, panie Mikołaju, jako koordynatora Rady Przedsiębiorców, na przykład z tego mojego pisma z początku lutego, nie wiem, które z tych zagadnień, wydaje mi się, że najpilniejsze są sprawy zgłoszone przez Wojciecha Szymczaka, przez pana mecenasa Wojciecha Szymczaka w imieniu PIKE, no są chyba najpilniejsze, bo te sprawy się toczą przed NSA, przed WSA, przed ministrem kultury, no i nie wiadomo, mogą się szybciej lub później zakończyć. Ale jeśli pan rzecznik miałby przystąpić do tych spraw, no to chyba w pierwszej kolejności poza dzisiejszymi sprawami, bo to musi iść swoim trybem, no to powinniśmy się zająć chyba tymi sprawami, które PIKE zgłaszało. No dobrze, to co, czyli połączone posiedzenie robimy? Myślę, że tak, że te sprawy powinny być przez to, nie znam stanowiska Karola, bo go nie bierze dzisiaj udziału, no ale myślę, że nie będzie miał nic przeciwko. Dobrze, to 12 maja. By mógł być. Oj, panie Mikołaju, ale 12 maja to jest nasza konferencja i pan rzecznik ma być u nas i 12 maja będzie miał wystąpienie.
Aha. Wczoraj to uzgadniałem, więc z naszego punktu widzenia 12 maja odpada i z punktu widzenia pana rzecznika chyba też. Nie, z punktu widzenia pana rzecznika nie, bo pan rzecznik nie uczestniczy w posiedzeniach zespołów, więc nam no, ale z naszego punktu widzenia. Nie przeszkadza. Karol też będzie u nas. Państwu przeszkadza, to idziemy dalej. Także między 10 a 13 maja to bez szans, bo jest nasza konferencja 10-13 maja. To 16 maja. Poniedziałek. Tak? Ale mogłoby być tak nie o 12, a na przykład tak z godzinkę albo pół godzinki wcześniej. 11.30. 11.30 mogłoby być. Nie wiem, jak pozostałe osoby dzisiaj uczestniczące w posiedzeniu. Pani Agnieszka, pani Magda, pan prezes Włodzimierz, Wojtek. Nie słyszę protestu. 11 by była jeszcze lepsza, bo ja mam kolejne spotkanie o 12. Także jeżeli pół godziny nam wystarczy, no to może być 11.30 oczywiście. Nie, ja mówiłem 11 lub 11.30, także ja też bardziej bym nawet preferował tą 11, ale już tak z ostrożności, ponieważ panie Mikołaj mógł mieć inną kolizję ze sprawami, to tak bardziej nacisk położyłem na 11.30, ale no, pan prezes Włodzimierz dla mnie mówi też, 11, dla to mnie jest też, najbardziej z mojej strony. Dla mnie też byłaby lepsza 11.30. Może krakowskim targiem 11.15? No nie, nie, już nie kombinujmy. To albo 11.30, albo przesuwamy się dalej na 18. Panie prezesie Włodzimierzu, jakie stanowisko? Nie patrzę szybko w kalendarz. 18 by był jeszcze lepszy. Tak, no to proszę bardzo. To 18 jesteśmy przy 12, czy coś przesuwamy? Będzie 12. Nie ma znaczenia. Może być 11, może być 12. To 18. Dobrze, 18 o 12. W takim razie zespół do spraw telekomunikacji plus zespół do spraw opłat audio. Dobrze, i teraz temat. No to znaczy myślę, że my kontynuujemy to dzisiejsze posiedzenie, a odrębny termin wyznaczymy, by... To właśnie, co Pike zgłaszało na temat przystąpienia pana rzecznika do tych spraw dotyczących zezwoleń OZZ-u. Mhm. Ale na razie to dzisiejsze musimy ciąg dalszy ustalić. Dobrze. Także myślę, że to będzie kontynuacja dzisiejszego i poprzedniego posiedzenia. Dobrze. Jakbyśmy od razu jeszcze ten właśnie w sprawie tego, co Pike zgłaszało, co do przystąpienia ustawienia. Ja piszę, że WPL pisze pismo do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, tak? To żebyśmy tu już tego 18 coś mogli, że tak bym pójść do przodu, tak? Z tymi sprawami. No dobrze, no to jesteśmy w takim razie umówieni i wiemy, co robić. Ale panie Mikołaju, ale ten termin w sprawie, gdzie właśnie Polska Izba Komunikacji Elektronicznej wnioskuje o przystąpienie pana rzecznika do tych postępowań o zezwolenia OZZ-u i sądowo-administracyjnych i administracyjnych, czy tu byśmy mogli jakiś termin ustalić? Bo to pismo zostało rozesłane. Tak, no to jak 18 się spotkamy i damy radę, to możemy o tym porozmawiać. Aha, tak, obydwa. No dobra. Jeśli się nam obydwa tematy zmieszczą, a jak nie, no to się umówimy na następny termin. Dobrze, tak, dobrze, panie Mikołaju. Ile to czasu? No bo wcześniej to ja nie mam terminu, tak? Więc wcześniej na pewno się nie spotkamy, natomiast później no to zobaczymy 18, co nam wyjdzie, prawda? No bo chyba myślę, że w ten sposób, prawda? Dobrze. 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 To dziękuję Państwu bardzo w takim razie za dzisiejsze spotkanie. Wesołych świąt życzę i do zobaczenia w maju. Dziękujemy bardzo wzajemnie. Do widzenia. Dziękujemy także. Wesołych świąt dla wszystkich Państwa. Dziękuję. Do widzenia. Do widzenia.